Kiedyś był taki serial telewizji Niebezpieczna Zatoka. Bardzo dobry serial, chyba jak dobrze pamiętam, akcja działa się gdzieś w Kanadzie albo północne Stany Zjednoczone. A to jest Niebezpieczna Tunguska. Wejdź do płowy, nigdy nie wyjdziesz. Tutaj po prostu jest timing, który lubi mięso. Znaczy, nie jestem pewien na pewno, czy ugryzie nas, ale w każdym razie bądź czujny. Tunguska i muszę wam powiedzieć, że nie wiem, czy ryba bierze. Trochę zacząłem łapać, ale tak niewiele mi na razie wychodzi. Badam przynęty. Idziemy na miejsce, gdzie będziemy łowić na rzeczkę tą małą, gdzie sprawdzimy Stanisław rzecz jasna, co bierze. Jeżeli chodzi o jawę, bardzo dobrze mi tam brało, ale muszę wam powiedzieć, że krótko i następnie zaczęła brać tylko i wyłącznie miketa głównie, co nie jest dla mnie dobre, dlatego że gotówka jest z niej nieduża, a sprzęt mi niszczy. Oczywiście, żeby sprawy uspokoić, muszę powiedzieć, że jednej kecie żeśmy wrąbali. Myślicie, że pomogło? Nie, następne dalej brały. I do dupy, no po prostu do dupy. Dlatego na razie uciekłem na tunguską, jak będzie słabo, to po prostu gdzieś indziej ucieknę, aby gotówka szła, bo na razie zatrzymała się gotówka. Co niestety nie wróży niczego dobrego, bo jak będzie słabo gotówkowo, no to trzeba będzie pójść gdzie indziej, w inną grę łapać, żeby tutaj ryba do siebie doszła i czekać po prostu. Zobaczymy. Na razie biegniemy na ten mały akwen. Zacząłem badać pewne kilka przynęt takich sobie i sprawdzam. Tutaj blisko też rzucałem. Na razie jest za wcześnie jeszcze, bo druga nad ranem, chociaż można rzucić. Może coś się wydarzyć, zobaczymy. Kilka przynęt, które kupiłem sobie całą partię i te kilka przynęt zacząłem sobie badać. Łowimy na wędkę tą taką moją mój delikatny spin. To jest spin, który ma 8 kg. Pokażę wam co i jak. Kowrotek 7,5. To jest żyłka. To jest przypon. I to są te przynęty. I te przynęty właśnie zacząłem sobie badać tutaj. Całą serię kupiłem tych Heaven Creeków. Tej wagi, co macie tutaj, czyli to są te lżejsze, nie? Bo są też większe. Tutaj chodzi o te lżejsze, ta ma wagę 3,69. Długość, zużycie, mimo tego, że świeża, to już się zużyła. Dlaczego? Ryby tutaj strasznie gryzą i nawet dobra przynęta i niszczą, niestety. Trzeba by pogadać tutaj z miejscowymi, żeby zęby im zaczęli spiłowywać tym rybom, żeby jednak te przynęty były mniej niszczone. Badam tą przynętę i obserwuję. Na razie mi się tak, co krótko tu byłem, niewiele sprawdza też, ale coś tam ciupię. No to jeżeli coś tam ciupię, no to będę sprawdzał na razie je i tyle. I zobaczę, jak to wygląda. No dobrze, jest jeszcze ciemno, no ale ciemno, nie ciemno. Zobaczmy, czasem różne rzeczy się zdarzają. Tutaj dzisiaj również miałem atak szczupaka, niestety ja nie używam, jak łowię te ryby, co teraz łowię, to nie używam metalu, no i szczupak jest dla nas pewnym problemem. Możemy stracić przynętę, upragnioną przynętę, na którą żeśmy wydali sporo pieniędzy i raptem szczupak, prawda, jeb zębem i tracimy przynętę łącznie z drogą kotwicą. Jest to bolesna sprawa. Mnie też często to boli i dlatego często jak szczupaka złowię, tłumaczę jemu, żeby tego więcej nie robił, ale no nie do końca to dociera do tego szczupaka, dlatego... Ale może kiedyś zrozumie. Tak, jest szansa, że kiedyś może i zrozumie. Patrzę, bo lipień może wziąć tutaj w nocy. Jeżeli jest w ogóle. Z lipieniem na razie są problemy. Jeżeli chodzi o jawę, tam też jakoś do bani brały. Brały czasami, ale jakieś takie bardzo, bardzo małe te lipienie. Nic z tego po prostu nie wynikało. No dobrze, na razie tak, idziemy dalej, tutaj wykonałem dwa nocne rzuty, a generalnie idę w inne miejsca, a niedługo się zbliża ta pora, gdzie mi jest rekord tajmienia, ktoś złapał, o cholera, trzeba uważać. Tak, trzeba uważać, bo jak tajmień bierze, to trzeba być już skupionym i przeczulonym na to, że za chwilę możecie stracić wszystko, nic nie zostanie po was, jak lokomotywa pływa, koniec, tak. I wylądował. Zobaczmy, teraz tu jest powoli coraz widniej, chociaż jeszcze
strasznie, no bo jednak lekko ciemno jest. Jak jeszcze nic nie bierze, to muszę wam powiedzieć, że tańczenie z wędką pomaga, czyli prawo, lewa, przypominasz sobie ruchy kocie, prawda, to pomaga i może czasami ryba wziąć. No dobrze, tutaj w każdym razie, tutaj będę zwracał uwagę na te miejsce, ale poczekam, aż się bardziej rozwidni. Na razie to takie przygotowanie do tego, co będę robił. Pogoda jest na razie obiecująca, wszystko szafa gra. Idziemy tutaj, to jest Zatoka Wilków, gdzie jesteśmy. I od razu mi się kojarzy właśnie z tym serialem Niebezpieczna Zatoka. Serial chyba początku lat 80, może końcówki lat 80. albo połowy lat 80., jak dobrze pamiętam, który oczywiście był kręcony długo, czyli mogli go kręcić jeszcze przez kilka lat, bo był, sporo odcinków było tej Niebezpiecznej Zatoki. Pamiętam, że to taki przyjemny serial był, chociaż różne przygody się tam czasami bardzo niebezpieczne też działy. Prawie czwarta nad ranem, już jesteśmy powoli gotowi do czego? Nie wiem właśnie, bo nie wiem, co się dzieje na akwenie. Na razie ciągle rzucamy, chociaż jest jeszcze tak ciemnawo, ale już jednak się rozwidnie, latarkę możemy wyłączyć. I jedziemy z tym koksem. Oczywiście nie wiadomo, czy ryba już się obudziła. Niektóre ryby budzą się bardzo dobrze, bardzo szybko. Niektóre ryby nie chcą się budzić, ciągle są zaspane. Na razie widać, że nic się jeszcze nie obudziło, co na pewno nie jest dla nas zbytnio pozytywne. Ale trzeba wierzyć, że ryba już mniej więcej, prawda, śniadanie, szklanka mleka i wylądował, prawda, i powoli będzie brała. Na razie obławiamy. Tutaj te przynęty, te Haven Creek, czasami sprawdzają się, użytkowałem jedną, ale większą taką, na tej większej wędce. Wcześniej też na Jawie między innymi. O, coś się dzieje. Ojej, coś spadło. O, o, czekaj. To delikatna wędka tutaj, nic wielkiego nam nie jest potrzebne. Ale szczupak tutaj, może ten szczupak być. Niestety możemy stracić to przynętę, on tutaj w tym rejonie też pływa, ale to jest coś, co sprawia nam zagrożenie, że możemy rozwalić kołowrotek. To jest timing na bank. Albo ten. Czekaj, ja go poluzuję trochę. Albo golec. Rozwali nam kołowrotek jak nic. Generalnie należałoby wyjść. Tak, generalnie należałoby wyjść, zrobić Alt F4, dlatego że szkoda kołowrotka. Ale trzeba pamiętać o jednym. Stasiek jest kuźwa, Stasiek. Na razie. To nie jest on taki duży. Nie. Ale jest wystarczający, żeby nam tutaj zrobić mocną krzywdę temu kołowrotkowi. Wystarczy, że ma 6 kg, tak, albo 5 już będzie problem. No ale zobaczymy. Na razie nie jest źle. Ciągle jesteśmy w grze. Stasiek o poranku, godzina 5:00. Ryba zaatakowała. Na przynęte Haven Creek. Niech nas smoki nie poddały się. Walka się zaczęła. Oczywiście mamy gdzie iść za nim, tylko jest to drzewko, które nam przeszkadza i to niestety jest pewien problem, ale nie mam wyjścia. Muszę ominąć to drzewko, o ile się uda mi łatwo.
Raz należy pamiętać też, że ryba, jeżeli zbytnio poluzujemy żyłkę, to ona wykorzysta ten moment. Szkoda by było tej ryby, bo ona będzie chciała to wykorzystać, jak nic, że poluzowała się żyłka, a widać tym bardziej, że ryba bardzo, ale to bardzo już luzuje żyłkę, co nie jest dobre dla nas, bo to takie rwania są. To jest typowo takie tajmieniowe, golec, ale tajmienia tu bym podejrzewał nie za dużego, który to takie rwania nam robi i on może bardzo łatwo spaść, ale na razie jeszcze ciągle nie przegrywamy. Stanisław jeszcze ciągle jest w grze. Kto tutaj zaatakował, tego nie wiemy, ale na razie, jeżeli żyłkę nie poluzuje nam zbytnio, to jest szansa na wygranie. Chociaż nie polecałbym tego. Nie. Szkoda kołowrotka. Ale niedobrze, bo on wybrał sobie kierunek zły. Jak on pójdzie tam na otwarte, a w końcu dopłynie, to będzie źle, żeby on poszedł w drugą stronę. Można to oszukać jego, pójść w drugą stronę, ale szybko, żeby on tamtędy, o ile nie poluzuje zbytnio żyłki, bo to wszystko zależy, czy poluzuje, czy nie poluzuje. Kręć, Stanisław, kręć, kręć. Dobra, mamy dziada. Teraz tak, jeszcze jest, ale czy on nie spadnie? Nie wiem, ale muszę szybko dobiec tutaj, żeby go naprężyć, ile się da i prężę. Nie wiem, ciągle jest, dobra. Dlaczego zrobiłem z tej strony? Dlatego, żeby wtedy go zatrzymać. Tylko muszę teraz znowu go szybko naciągnąć. Naciągnąłem go, zatrzymałem go z tej strony i on teraz powinien być na tyle cwany, że powinien płynąć w drugą stronę. Czyli o to mi chodzi, żeby on nie poszedł na głęboką wodę. Tak, w drugą stronę mam gdzie go zatrzymać. Tutaj jak pójdzie w tą stronę, to za chwilę znajdzie się na głębokiej wodzie. Pamiętajcie o tym, że użytkujemy bardzo delikatny zestaw i dla nas jest niewskazany. Generalnie powinniśmy wyjść z tej gry. Tutaj absolutnie nie walczy z tą rybą, ale pamiętajmy o tym, że to jest Stanisław. Tak, tu się walczy z rybą. Czasem nawet ciężko. Oczywiście szansa, że wygramy, jest marna, mówię od razu. Marna. Nie nastawiajmy się na to. Tak będzie dla nas lepiej. Na razie grunt jest to, żeby zatrzymać, żeby ona nie chciała iść w tą stronę, bo tutaj jak pójdzie na głębinę, już nic nie zrobię. Za chwilę będę miał koniec kawałku, gdzie mogę biec. Na razie wygląda to obiecująco. Strasznie luzuje, nie? Strasznie luzuje. Kuźwa. Zobaczcie, najgorsze w tym wszystkim jest to, że tak całkiem poważnie teraz wam powiem, że wielu graczy grających w Russian Fishing decyduje się po krótkim pograniu tą gierkę uciec z tej gierki. Dlaczego? Dlatego, że niestety na każdym akwenie, zobaczcie, że użytkuje delikatny sprzęt, nie da rady w zasadzie długo bawić się na luzaka. Dlatego, że na każdym akwenie jest ryba, która ma wam zlikwidować sprzęt i spowodować, żebyście zakupywali, remontowali następny. To jest gra typu free to play. Najgorsze jest to, że w grach typu free to play nie ma czegoś takiego w większości, to tylko w niektórych gatunkach i w niektórych grach jest tak, że gra próbuje na siłę wprost wymusić jakieś coś zlikwidowanie. W grach typu przygodowych, powiedzmy to tak jak Call of Duty czy Fortnite, tam są tylko skórki, to są gry free to play, które bazują na tym i bardzo dużo ludzi kupuje te skórki i bawi się dobrze, ale w grach wędkarskich free to play, a szczególnie w Russian Fishing 4, to jest wprost skierowane do tego stopnia, żebyście nie mogli łowić na delikatne sprzęty. To jest coś, co ja się nie zgadzam i bardzo mi się to nie podoba, dlatego że niestety wiem, jak to... O, ryba uciekła, widzicie? Wiem, jak to wygląda, że gracze po prostu po pograniu pewien krótki odcinek tą grę mówią grze jedno. Do widzenia. Ja wolę sobie kupić Fishing Sim World i przyjść na ryby na relaks. Tak to niestety jest całkiem poważnie. Jak widzicie, możemy się zgadzać, nie zgadzać z tym i mówić co i jak. Niestety ta gra jest tak stworzona. Dopiero najpotężniejszy sprzęt gwarantuje, że już ryba nic wam tutaj nie zrobi. Teoretycznie, ale też da radę zrobić. Ale fakt faktem, że znowu nie będę szedł przecież na lipienia z wędką 100 kg i kołowrotkiem węga. Bo to nie ma najmniejszego sensu. Coś złapałem jeszcze drugiego, tamta ryba uciekła, a coś chwyciłem drugiego. Zobaczymy, ile uszkodziło nam kołowrotek. Jestem bardzo ciekawy. Nie za dużo, bo oni trochę zmniejszyli, dlatego że był taki okres, że taka walka jak teraz, ten kołowrotek zostałby w pół zmieciony. Tak.
Był taki okres niestety. Dlatego ja muszę powiedzieć jedno, że ja traktuję tą gierkę całkiem poważnie jako gierę relaksacyjną. Jeżeli by mi ryba rozwaliła, tak jak kiedyś miałem sytuację, jeden, drugi, trzeci kołowrotek, to po prostu wstaję, wykasowuję grę i przez kilka miesięcy nawet palcem w nią nie ruszę. Na szczęście mamy lipienia, który nam uratował sytuację. Lipień wymiarowy. A teraz zerknijmy do wędki, żebyśmy zobaczyli, jakie są straty. 1% hamulca jebnął. Sporo. To sporo wam powiem. Sporo, nie zapalił się na czerwono, a sporo ten kołowrotek dostał w palnik. Był to timing naprawdę, bo taki to wyglądało, że to były ruchy timingu. I taki jest właśnie rusek, dlatego sporo graczy, który w tą grę nie rozumie, też graczy, którzy zaczynają przygodę i wychodzą. Jest wielka, duża ilość graczy, którzy grają w Russian Fishing jako gracz, który... No, muszę wam powiedzieć, że ja gram dużo w gry i to we wszystkie potrafię, nawet 15 godzin na dobę. Znam mniej więcej całą infrastrukturę, a nawet sprawdzałem ostatnio z ciekawości na Steamie, ile ludzi w to gra. Można oczywiście jeszcze sprawdzić na stronie tej gry twórców. Jest to kilka tysięcy na cały świat. Mniej więcej, to nie jest dużo. I nowi gracze wchodzą i wychodzą z tej gry, a starzy, którzy grają tylko w tą grę, oni nie wiedzą o istnieniu nawet czegoś takiego jak konsola PS5. Nie, bo on jest tylko zajęty, czy ryba bierze w Russian Fishing 4. To nie rozumieją tego. Tak, dlatego, że większość graczy nie zamierza poświęcić życia swojego całego growego na Russian Fishing 4. I to jest właśnie ta sytuacja, co żeśmy teraz widzieli. Idziecie sobie na lipienia. Wszystko jest ładnie, pięknie. Gracz do mnie kiedyś, pamiętam, napisał, jak dobrze pamiętam, Marget, że tutaj te duże ryby lubią delikatne przypony. I to jest ten pierwszy błąd. Znaczy, to jest specjalnie moim zdaniem ustawione, aby rozpierdolić wam, za przeproszeniem, sprzęt, żebyście nie mieli możliwości łowienia. Ja sam przeżyłem kilka takich przygód i największa przygoda, jaką miałem, to chyba tutaj na tej Tunguskiej, też się chowałem przed tajmieniem. 3 kołowrotki w 15 minut mi chyba rozpiździł. No, mówię, żeby nie wiem co, grać w to nie będę. Gram ciągle i wracam do tej gierki, ale jakby na to nie patrzył, jest to gra tylko i wyłącznie dla nielicznych. Powodzenia na rybach. Dzisiaj była walka, ale ryby żeśmy nie wyciągnęli. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!